Ostatni przeciwnik w tym evencie, runda trzecia, gracz Stern z gildii Cantina Bums. Mamy 9 871 000. I co tutaj w środku jest? Jest Jabba, Relig 8 na Ultimate, wszystkie legendy Relig 8. Niby spoko, ale tutaj nie mieć Reliku 9 na tym poziomie, gdzie ja jestem, to jest jednak błąd i to nawet taki spory. Inkwizytor jest bez omikronów, Ben Solo na dwóch. Zobaczmy. Może niech będzie Unlighted Force User. Co tu jest? Fulcrum nie ma zrobionej. W każdym razie Inkwizycja oczywiście jest. Ale teraz mnie bardziej interesować będą Skandrele. I droidziki się robią. Sana Staros, trzy gwiazdki oczywiście. Nie dokupywał. Site jest, jak widać. Natomiast Profundity jest zrobiony. Fanalizer, no Hacks tylko Relic 5, więc to jest, no może być dla niego drobny problem. I przejdźmy do botów. Poprawię mojego przeciwnika statystyki. I tak, jeżeli chodzi o Relic 5, no to ma nieco więcej postaci. No cóż, Galactic Power na to będzie wskazywał. Na Reliku 7 też jest tutaj dość ładna przewaga. Na Reliku 8 akurat ma o dwie postaci mniej i o jedną mniej na poziomie 9. W ataku wygranych podczas Grand Areny ma nieco mniej. Undersize'ów ma, jak widać, dużo mniej. W defie mu się broni za to bardzo duża ilość, banerów ma nieco mniej, pól przejętych mniej i rund wyczyszczonych dużo mniej. Gear 12 ma o jedną postać więcej, na gearze 13 no tu jest przewaga i to spora aż 17 postaci. Modów sześciokropkowych ma mniej, nieco mniej, plus 10 speed, plus 15 speed dużo mniej i plus 20 speed o jeden mod mniej. Enfys Nest ma na Reliku 5 nieco wolniejszą, obrażeń będzie mieć dużo więcej, Tenacity ma dużo więcej. Ja, jak widać, trochę podciągnąłem wreszcie na swojej. Ale nic, no kiedyś trzeba będzie ten relik w końcu jej dać. Kiedy to nastąpi, pewnie jakiś dostanie fajny Detakron. W każdym razie, patrzmy dalej. Vader ma dużo wolniejszego, obrażeń też mniej. Commander Ahsoka Tano ma dużo mniejszą, ja znowu trochę sobie przyspieszyłem swoją. Elf za to ma dużo więcej. Starkillera ma ten jeden omikron więcej. Dużo szybszy, ale dużo za to ma mniej obrażeń. Dasha Rendara ma na omikronie, ale za to ma go dużo wolniejszego. Ja teraz dużo przyspieszyłem swojego Rendara. Aidenkę ma z omikronem 240, trochę taka wolna raczej. Wielki Inkwizytor u mojego przeciwnika jest trochę szybszy, obrażeń ma trochę mniej. Malgusa ma szybszego, health ma dużo więcej. No ja mam trochę mniej akurat w tej chwili już healtha, ale zapisanego mam 140 tysięcy. Ale nie wiem, czy jest sens tak pać, bo jednak sporo ludzi gasem pokonuje i gaz raczej bardzo wysoki win ratio ma na Malgusa. Radus, mojego przeciwnika o 4 wolniejszy, ma omikron tak jak i ja. Bena Solo ma trochę wolniejszego, obrażeń mniej, health trochę więcej, nie ma doktorki, ale to już wiemy. Może jeszcze najpierw hotpot, tutaj mam przygotowany. O, i co my tutaj mamy? Poprawę mojego przeciwnika statystyki. No, Galactic Power ma lepsze, mody za to ma troszkę słabsze, dużo więcej relików, poziomów ma. Legendy, mam tylko szybszą Rey i SLKR-a. O nie, nie tylko, Jedi Mastera Luka, Lorda też, bardzo szybkiego ma Jabbę. Bardzo na nim szybkie mody tam posiada, co by nie powiedzieć. Statki mamy takie same. Zobaczmy omikrony. Jakie ma? Może najpierw jest Ben, Malgus, Starkiller, Radus, Boba mnie nie interesuje, Fazma nie interesuje, oczywiście jest Treja, Rendar, Embo chyba miał pod TW, Aidenka, Juhani TW, to jest Mara też TW, Qui-Gon, Wampa, Zamka. Dobra, czyli ma tak wypośrodkowane w sumie. Jest dla Fazmy, ale to jest bardziej pod TW, chociaż coś tam to robi też pod oczywiście Grand Arenę, ma dla Jabby, no jakby inaczej skoro go ma, ma dla dziewiątej siostry, jest dla Haxa, dla
ósmego brata, co ciekawe. SLKR 2 razy 2. I dla siódmej siostry ten chciałbym trafić. Jeszcze mi nie było dane. Zobaczmy, co tam podczas Grand Areny daje. Jest oczywiście Jabba i co ciekawe, Lordzik nie dał rady, timeout był. Więc dobitka SLKR-em była. W każdym razie Jabba, Rey, Malgus, Starkiller, Night Sister, Lordzik, czyli trzy legendy, Qui-Gon, Motma, ciekawy team Sithów, Grievous, Radus i cóż, Fanalizer, ciekawe, Executrix i Radus, czyli statki dość słabe. No nic, zaraz zobaczymy, jak co z tego wyniknie. Zaraz bierzemy się do ataku. Zobaczmy, jak to pójdzie w ataku. Przeciwnik grał jeszcze? Nie. Jeszcze nie grał. A wystawił sam. Mamy Grievousa. Datacronem jakiś pod szóstym poziomem, pewnie dla droidów. Qui-Gona, Radusa, Mon Mothmę, Lordzika. Natomiast dolne pole, od którego może zacznę. Mamy, jest ciekawy team Stalkillera. Następnie jest Imperator z Malakiem, Rejka, Jabba i Malgus. No to polećmy może z Rey. I ma ósmy relik, siódmy Ben z dwoma nami. Hellsteel 152%. No to będzie chyba ciężko. Ale i tak zagram jak zwykle raczej. Bo i tak Jedi Mastera Kenobiego chcę gdzie indziej. Mam niby wolnego SLKR-a, ale i tak zagram w ten sposób, co zwykle. Ten z Termiterem, Crit Damage i Star Killer. Dobra. No nic, team dobry. Datacron jeszcze może raz sprawdzę. Datacron dobry. No nic, zerknijmy, oby poszło. Ale do tej pory szło ładnie, więc mam nadzieję, że teraz też. Ładnie, cieknął. Killer. Okej. Damage immunity, na czym oczywiście zależało mi. Świetnie. Okej, nie mam wyboru. Stan spróbuję nałożyć. Udało się. Żyje. No, Ben się niestety jeszcze nie ruszył, ale to nic. Poklepie w Rey. Chociaż basic, żeby szok, niestety nie chciał wejść. A, Imperatora mi zdjęła. Ben się jeszcze nie ruszył. Jest problem. Przez to. Ben się dopiero teraz ruszy. Ach. Jest, dobra. I porej. Super. Imperator spada, ale niestety wolnego Bena miał. Jakby się ruszył szybciej, to bym więcej banerów zbił. Dobrze, to może Jabba. I będą trudniejsze teamy, przynajmniej z dołu zdjęte. O, Galactic Republic. Ty i chyba jak zwykle ty. Co by tu wam dać? No raczej ten. Datacron pewnie trzeci i dziewiąty poziom, wiadomo. Damage immunity. Dobra, ale nie ma kontr, jest spoko. Na City dużo, tam 41%. Z potencji, która mam się przyda. Relic 8, 5, 6. Okej. W międzyczasie akurat gildię zmieniałem, żeby sobie zagrać Heroic Seed Raid w innej, ale no, już wróciłem do domu. W każdym razie 500,
ładnie ponad 500 speed na tym działie. Chociaż zawsze Leia trochę jest denerwująca, bardziej niż sam Jabba. 3-4, no to niezła crit damage, 200% prawie. Dobra, lecieć nie ma co. Czyli tak, Jabba, Kenobi, Ahsoka, Kenobi, a lecieć. I tak, ładuję sobie ulta na 50%, zdejmuję Commander Ahsoka Tano. No i potem trzeba to jakoś dokończyć. Leia już zaczęła tańczyć. Speed down sobie przynajmniej z Kenobiego zdejmę. Trzeba ładować Ultimate i to na Karsentanie, bo Leia i tak spadnie z ze speciala od Commander Ahsoki Tano. Teraz to jest czekanie częstne. Dopiero teraz jest ult, niestety. Muszę jeszcze poczekać jedną turę. Oby Kenobi był przed Commander Ahsoka Tano i na to się zanosi. Spoko. Ach. Dobra, 4 minuty na zbicie obu. Zobaczymy, co będzie. Na razie Versantan 6. Szósty relik i trzeba się przez niego przebić. Healing immunity trochę pomoże, oczywiście armor step też. Już przez bonus prota się przebiłem. Także spoko, może być tak. I do przodu. Jeszcze przez prota się nie przebiłem, teraz wpadł mu niestety bonusowy. Pewno tak. Dawać, dawać, nie udawać. Wow, ładny hit i damage immunity. Niestety... Czemu Kenobim nie mogę go pominąć? Kenobi przecież pomija tamty. Dziwne. Nie mogę. Aha, dobra. Ten... jest ten specjalny buff, tak jak u Eternala, że go nie mogę stargetować. Teraz dopiero mogę. Ale to teraz też za późno. Nieważne. Nic, cisnę tego Krysantana. Szybko 3 minuty, żeby nie było timeoutu. Ami. Nie ładowałem teraz Ultimate Kenobi, ale mam nadzieję, że to błąd jakiś nie był. A, daleko od tego, żeby go zbić. Ult. Dawać, dawać. A, ten niestety bez healing immunity w tej chwili. Dobra, nałożę mu znowu. Okej. Jeszcze nie spadł, a jeszcze go nie wskrzesiłem nawet raz. Znaczy nie wskrzesił go Jabba. O właśnie, na to czekałem, że tak powiem. Aż go sobie wskrzesi, żeby go zdjąć drugi raz. Ten już niestety jest blisko Ultimate'a. Jak go wypaliłby w Jedi Mastera, to super, a jak go wypali w Commander Ahsoka Tano, będzie słabo. To bardzo oczywiście duża ilość obrażeń. I the basic chce jak najbardziej do przodu. Obrażeniami. Damage Immunity. Armor Shred chyba nie wchodzi przez Damage Immunity, więc zagram po prostu basic. A? Och, komanderka ledwo stoi, muszę zrobić tak. Ma już prawie ultimate, na szczęście teraz jeszcze nie miał. Och, dodge! Boli ten dodge. Nie ma jeszcze ultimate'a na moje szczęście. Ach, dał sobie prota. I ma ultimate. Obyś nie wypalił w Commander Ahsoka Tano, bo mam bardzo mało czasu. Dobra, sama komanderka go zjadła. 5-6, super. Dzięki. Łapka w górę. Dobra. Na Starkillera... Aha, miałem JKR-em zagrać. Ciężka walka. Zobaczymy. Jedi. Ty. Mam w sumie Jedi Knight Luka. Tego bym wolał chyba w jakimś osobnym składzie. Ten sobie radził bardzo dobrze. Że ja chyba mam mało critical damage. Tak, w health
wypchany mój Grandmaster, Critical Damage, nie ma nic, offense też. Z Jedi Knight Luke'iem by pewnie to poszło dość sprawnie. Też dobra, kurde, no szkoda mi Luka. Zagram tak. Mam jak najwięcej Critical Damage, tu mam bardzo dużo. On ma ten Sphere'em pewnie. Dobra, sprawdzę SWG OKG. Czy ktoś tak grywał z Badera, Stiller 9 KR. Tu jest ability block, on jest spoko. Aha, okej. Okay. Tu była przegrana, była wygrana, więc biorę chyba w takim razie Żolego Bindo. Tak jak jest rozpisane, że tak powiem. Wziąłem dużo critical damage, mam health steal całkiem sporo. Może to siądzie. Wszystko się okaże. Pójdę w Starkillera. Jego się boję przede wszystkim. O kurde, jaki szybki. A przez Dotakran. O, serio, Fear? Tick. Kurde, no i ma critical hit, immunity i Vader jeszcze przede mną. To nie jest dobrze. Savior. No jeszcze nie ruszył się, kurcze. Nie ruszył się jeszcze JKR w ogóle. Starkiller znowu atak ma. Ja! Gdzie jesteś, JKR? Jesteś. Tak. No nie, no serio. Och, jeszcze ability block. Kurde, nie wygram tego. Nie ma szans, znowu ability block. Ach. Nie jest dobrze. Nic nie zadziałało niestety. Ten... on miał... Nie miał tutaj... Jak oni przed JKR-em rozpoczęli? Za 21 speed, aha. Dobra, zobaczę jak mi pójdzie reszta. Kurde, no nie spodziewałem się, że to pójdzie tak źle. Mam jeszcze SLKR-a, ale no nie chcę tam go używać za bardzo. Gasa mam gdzieś, mam. Tutaj gaz sobie radzi tak sobie chyba. Użyję tutaj imperialnych, no i zobaczę co będzie. Potem na samym końcu wrócę do tej walki Starkillera. O, tylko będzie duży problem. Eternale mogę tam zagrać. A na Malgusa pójdzie z LKR-em i chyba tak zrobię. Dobra, tutaj Datacron z tych dwudziestek. Dawaj. Critical damage, critical chance. Chyba ten sobie zabiorę. Dzięki temu mój Dark Trooper raczej zacznie pierwszy. I mnie napędzi, żeby ich pokonać. No nic. Hit. Sko.
I papa. Hit. Pierwszy raz oczywiście. Dobra, lecimy basic. Niestety nie mam speciala. I teraz po malaku chyba. Hit. Czyli truperki ładnie na to działają. Co by tu nie powiedzieć. Bardzo ładnie. Dobra, Malgus. No to tak, zagram tu SLKR-em. To Eternalem. Ja bardzo widzę inną możliwość, tylko Eternal będzie złatem. Niestety. SLKR-a. Sorterami już. Tu jest zawsze spoko. Mogę z Nightsisterami, ale Nightsistery bez Datacronu będę. Zagram tak. Niestety SE będę musiał tam rzucić na Starkillera, chociaż strasznie nie chcę, no. Ale nie mam wyboru. No, bardziej SLKR boli mnie. Nie, dobra, nieważne. Nieważne. Dużo, ale to nie ma znaczenia. Raczej tak zagram. No i trzeba będzie Eternala rzucić niestety na Malgus, na Starkillera. Szkoda. O, ale sieknął. Chciałem, że Protas je, ale tragasz. Cię nie spodziewałem. Chyba z ciebie wolę mastery ściągać. Brak wyboru. Spell przede wszystkim tych critical damage, które tam mają. Oczywiście tak. Do Ultimate'a ma jeszcze daleko. O, sieknął mi SLKR-a. No muszę odpalać ult, jeżeli będę miał. Kurde. Och, dodge. No tak, bo był blind. Oj, nie jest dobrze. Jest bardzo źle. Serio? Kurde, no to przegrana. Cholera. Kurde. Dwie wtopy i to takie kluczowe. No cóż. Nie wiem, czy będę miał jak ten dół przejść. Ogromny problem. Myślałem, że SLKR to zrobi. Trzeba było grać z Nightsisterami, to bym to zrobił. Dobra, zagram górę i zobaczę, co tutaj będzie. Jak będzie jakaś kolejna wtopa, to już raczej to odpuszczam, bo nie będzie sensu już dalej grać. Procent potencji, trochę health steal, może coś z tego będzie. Tank, kurde, to dwa tanki, nie? O, może to też nie siąść. Ale nie bardzo mam duży wybór. No nic, następna wtopa i kończę walkę, bo nie będzie to raczej sensu miało już dalej. Stan. Na wszystkich, no bo dużo potęsy. Kogoś zawsze może midu nie przejść, no jest ku temu szansa. Easy revive. Dobra, ładny hit od Grievesa, niestety. Ach, ten przeżyje.
Spada echo. Może tamta dwójka to... Aha. Anderson został versus Grievous. Ach, ten revive zrobił. Kurde. Nie jest dobrze. Dobra, sprawdzę Qui-Gona. Jak już Qui-Gon nie pójdzie, to już na 100% to podaję. I dość dzisiaj. Dajmy offense. Które mogę użyć. Specjalnie się doda wiele, ale niech będzie. Ach, festiwal w top niestety. No i jest bardzo zły początek. Wszyscy ruszyli przede mną. I zbili Newta, co boli. Ten się zdispelował. Django niestety spadł. Może się źle ta walka zakończyć, niestety. O, kolejny extortion na szczęście sobie zdispelował. A, nie mogę pomijać tantów, ale może wystarczy, nie. Zrezystował, co za amstwo. Para, patrz. A zmienił B. A w sumie niepotrzebnie ten skill, raczej basic. A, dobra, poszło, kasyno. Dobra. Radus. Na Radusa mam zaplanowanego gasa, ale w tej chwili chyba nie mogę. Bo muszę jakoś dół przejść. Dobra, zobaczmy, czy Lorda pobije. Jaj. Nie Treja. Aelos, Treja, Sidious. Say. Nie mam tu 22%. Tanki, ok. Crit damage, dobrze. Relic 8, ok. Nic, gasem muszę zagrać na Malgusa, Eternalem pokonać Starkillera. Nie wiem, czym pokonam Radusa jeszcze. Ale nie będzie łatwo. O, trzyma się. Raczej Isolation. Wolałbym jego zdjąć, ale to może też być, bo nie będzie przynajmniej revive'u. Czy on miał dysk z revive'em? Miał. No to dobrze zrobił. Nie ma Maula. Szło. Będziemy teraz ultimate. Pik dalej. Tam. Podleczy się, ale nie tak znowu dużo. Niestety drugi ruch miał. Od razu. Nie ma healing immunity, bo teraz chyba nie wchodzi, jak on ma ultimate. Blisko. Teraz wejdzie. Basic. Basic, dziękuję. Super, 5-7. Puf, no dobra. Nic, zmierzmy się na dole, skończmy to. Bo góra poszła. Mogła pójść lepiej, ale nie ma tragedii. Pytanie, czy mi się uda. Oby. Najwięcej prot.
myśleć. Wyrzucili może się z cooldownów i dzięki temu Gaz da radę, bo Gaz ma bardzo mały win rate przeciwko temu teamowi. Ale może nie będzie źle. No nie ma fear na start. To, że ruszyli ich, dużo powiedzieć, ładnie. Gaz mu się jeszcze nie ruszył. Pewno tak. To sobie zostawię, jak Gaz siądzie. Fear niestety. A i mi zabrali cały termiter na Rexie. Jeszcze, kurde. Nie padnij, please. Dobra, no nie padł, ale jest źle. Co tu dużo powiedzieć, jest bardzo źle nawet. Muszę tak zagrać. Okej. Wyboru. Zamiata mną strasznie Revan. Ma dużo ofens. A to nie siądzie. Aj, fir. Aj. No cóż. No i po Rexie na pewno. Chociaż? No to na pewno ciebie nie chcę. Ty mi przeszkadzasz najmocniej. Ability block. Fear. No i zabrał mi termiter. Ability. Mam wszystkie na cooldownie speciale. Oj, no i jednym strzałem. Trochę żeś przesadził, Malgus. No cóż, przynajmniej Malak spadł. Mam jeszcze pomysły, jak go zdjąć. Nic, rzucę tutaj Eternala przynajmniej. Złatem. Jakiś dysgim słaby dam. Elf. Elf chyba zawsze na propsie i speed up, jak użyję basic, też jest spoko. Czym innym to mi nie padnie. Gorzej, że Malgusa nie wiem, czy dam radę. Niestety jestem Bastille, jakby był sam. Myślę, że Bounty Hunters bez problemu. I ty chyba. Na linkę. Bylebyś ruszył ten... ze swoim specjalem, Vader. Niestety basic tylko. Mogę się leczyć. A dziewiątej siostrze użyję. Oro. Basic będzie speed up. Kolejny speed up. Ten ma już 60%, całkiem sporo. 70, ale mam ult. Dobra, powinienem zdążyć przed nim. Grę trochę przyciszę, bo Gucci tam krzyczy. Okej. Nawet VAT chyba przeżyje. A, bójkę trzeba było użyć. No teraz już nie użyję. Revive czy nie? Dobra. Czego miałby być? To mi w sumie tak nic nie da. Basic jeszcze chcę przedłużyć. Nie dam rady. Za bardzo.
Łata chyba uleczyć. Chociaż może zaliczy full health. Tak, zaliczyło. Bounty Hunters bym to zrobił. Z Fennec. Znaczy nie, z... Nie no, Bosk mam do Griff, ale gdyby jej nie było. Dobra, nic. Spróbuję zobaczyć, co na górze zrobię. Bo też nie mam pomysłu na Radusa. Sobie mogę zagrać wampą. Chcę sprawdzić, czym ja Radusa pokonam. O, bo nie bardzo sprawdzałem ze Scarifem i czyn. Bad Care teraz by się na przykład przydał. Bad albo Bad Batch. Qui-Gon 69%, trochę mało. Inkwizycja dużo nawet ma. 76%. No to jestem skłonny zaryzykować od razu grając. To Daisy mają. Pomimo tego sobie radzą? O, nie ma żadnego datakronu. Ech, nie. Taki, w takim składzie. A. Nie mam już dla dziewiątej siostry, więc zostaję tylko dla inkwizytora. Da tak. Zobaczmy. Czy dadzą radę. Basic. Dispel wolę na Scarifa zostawić. Rezystował. A, nie mam Fira na trzecim. Dobra, nie, to nie jest datakron. Przecież dziewiątej siostry, nieważne. Nie było jak tutaj, żeby Fir... Szukam Perch na nim. Och, wszystko zdispelowali. Czy nie? To Torchun chociaż. W takim razie rzucę, bo nic się nie dzieje. 90. Na razie basic. To. Zobaczymy, co teraz. Nie. A jak by to mieli zrobić? Jakby siódma siostra przeżyła, to okej. Tak. Ach. Dobra, Luka mam jeszcze. Trzeba będzie z Lukiem się spróbować zabawić, ale festiwal w tobie jest przeokropny. Czy wampa działa w międzyczasie? Sprawdzę. Sześćdziesiąt procent to mało. A motmę mam dużo więcej. Ale nawet jak przedrę się z góry i dół, to z tyłu nie wiem, czy będę miał czym walczyć, bo za dużo już strat. Oj, słabo niestety dzisiaj. Niestety dzisiaj jest słabo. Na pewno jakby Starkiller był ode mnie wolniejszy, to bym go zrobił, a tak? No i cóż, trzeba było SLKR-em też zagrać inaczej. Poszli full wszystkim, kurczę, tam w crew.
nie zatantował w odpowiednim momencie, nie dałem rady. Z Nightsisterami na przyszłość trzeba grać. Po prostu. Nawet bez Datacronu. Dobra, bo ty spadniesz już. I mniejsza, że będzie wskrzeszenie, ale teraz użyjesz. Zawsze jeszcze mogę na statkach wygrać, no tylko jeszcze muszę do nich dotrzeć i dół zczyścić. To nie jest pewne. Jeszcze, bo dołu jeszcze nie przeszedłem. O, przebili się przez bonusowy prot. Ani żadnego Datacronu nie mają. Ładuj się. Dalej ma potency up. Przedwczoraj to było lepiej, bo tego potency up ją złapałem dwa razy, że nie miała. Tutaj ma niestety cały czas. Motmy niewiele zabrakło, żeby spadła. Kyle wrócił. Kyle'a nie ma. Jedna rzecz pozytywna jest. Zabrakło. Dwie minuty. Jeszcze nie widać końca. No użyła specjala, ale dalej ma potencjał. No motwa, ta też padła akurat, już nie wskrzesiła. Dobrze. Nic. Wrócę może do Starkillera, czy do Malgusa. Próbujemy Fennec zagrać Grivimando. Okay. Jedi Knight Luke raczej nie chcę używać, bo Radusa nie przejdzie. Tyle mi tylko nie wystrzelał Fennec. Będzie dobrze. Ability bloki. O, to mi zwiększa chyba dużo szanse. Te ability block. Fajne. Fajne, prawie zapomniałem o tym dysku. Bo muszę, no właśnie, jest oczko. Jest i ability block. Muszę odpalić payout kiedyś. Na razie jest jak jest. Karga, musisz mnie leczyć. Jest i payout. To basic. Ach. Leczonko. Iki, do widzenia. Prawie. A dobra, Mando już wiem, że nie. Znaczy, ale cała reszta jest przynajmniej. No spoko, trzeba sobie to jakby coś zapamiętać. Wielkimi problemami dół udało się otworzyć. Ale czy się tam uda coś przejść? Może być dość ciężko. Cały nie wiem, czy przejdę.
Ale szanse jakieś tam są małe. Ale są. Dobra, muszę Radusa przejść. Grievousa jakoś. Na Radusa luk jakiegoś spróbuję znaleźć. Skarżyn. Luk. Luk Herminal ben 70%. Jest to dużo. Ale chyba lepszego teamu nie znajdę. Reszta to wszystko jest po jeden raz. Dobra, zagram tak jak i tutaj pokazują. Jeżeli mam Old Bena. Bastila może być. Jeszcze, znaczy do Takronów jeszcze trochę. A ten z Health Steel chce. Potensy mi na nic nie jest. No dobra, nie. Potensy się przyda, bo Ability Block od Bastilii będę zakładać. Dobra, gram tak. Chcę wymyśleć co na Grievousa. Jest solo. Ach. Pierwsi, chociaż mogłem się tego spodziewać. Okay. Tak, będzie dispel następny. Ability block bardzo piękny. Może tutaj ability block kolejny. Tyk, na razie. No, daleko, żeby go zbić. Jeszcze bardzo daleko jest. Może stan? Rezystował. Ale Jhin za to nie. Zrezystował. Znaczy Jhin, moja Bastila za to nie zrezystowała. Muszę basic, muszę go dyspelować. Tak. No jeszcze nie padł. Dobra, liderka. Stany. Wiem, że na Jhin nie wejdzie. O! Oh! Rzadka sytuacja, ale wskrzesiła Radusa. Szczęście go już nie ma. A. Ach. Stał Scarif. I po Scarifie. No dobra, statki odkryte. Nie, jeszcze Grievous. No tak. Grievousie zapomniałem. Czym jakoś tanio cię sklepać? Gdyby Fulcrum tu działała tak fajnie. Jak działa? O, Night Sister może. Mogę do Takrony dać? Nie mogę. Dobra, zaryzykuję Night Sisterami, których i tak raczej nigdzie indziej nie chcę użyć. City down, ale nic. Będzie to wszystko i tak dispelować. O, za bardzo się jeszcze nie ruszył. Okej. Wbijam, wbijam damage. No wiec, dały radę. Dzięki. Panie Zatomiry. My tu mamy Radek Exec Analyzer. Okej. Do przejścia to wszystko jest raczej. To zaplanować jeszcze jak?
Ale na statkach raczej ciężko będzie wygrać, chyba że mnie przegłupio. Dobra. Teraz planować sobie najpierw dół. Będę musiał ładnie sprawdzić, co tu jeszcze mam. Jeszcze jest czym powalczyć. Na najcięższy team chyba będzie właśnie ten. Qui-Gona może będę tutaj rzucił. Tutaj Padmę. Ach, na to Padmę też dobrze działa. No nic, nic. Teraz faza planowania nieszczęsna. Dobra, zmierzmy się z tym Hondo. Chyba najtrudniejsza walka. Widziałem, że ciekawy team działał. Czyli Padme, Ayla Secura i Gideon. Niestety Gideona mam zbyt wysoko, tylko relikt 3, ale jakiś datacron im dam. A ten speed up mi się podoba, Datacron będzie częściej on atakował i wrzucał. Armor Shred. Czyli ten. A zobaczmy. Właśnie, dlaczego Ayla Secura? Wiem, że z Basica może zastanować kogoś. W sumie niepotrzebnie chyba im ten termiter teraz cofnąłem. Wow. Dużo karecz. Zamknę czat szybko. Hit. No tak. Na razie muszę czekać. No, zresztą teraz tym bardziej. Niepotrzebnie ten Armor Shred. Szybko chyba kliknąłem, bo wolałbym w Hondo. Cofnę Intermiter. 23 karecz, dlatego specjalnie muszę go na niego zostawić. O, teraz będzie ładny moment. Ciach. Okej, już wiem dlaczego ten team działa. Ładnie, i to działa ładnie. Mogę zdecydowanie polecić. Wow, fajnie. Fajnie na Hondo działa. Zdjęty jak? Dobra, tutaj Jedi. Tak. Qui-Gon, ty. Zobaczymy, co dacie radę zrobić. Crit damage albo offense. Jak jest jedno i drugie, jest spoko. Nie? Pewnie statystyki, tylko Hellsley Potency. Dobra. Ma Omikron daszyk. Zobaczymy. Jest tu szansa przegrać, bo tylko gdzieś chyba około 67% ma win ratio Qui-Gon przeciwko nim. Uhaha. Czego się bać? Jeden strzał Anakina, dobranoc. Dobra. Second Sinister może sobie zostawię na koniec. Na razie się zajmę Haksem. Na Haks chciałem Malak solo. Mam go tego tutaj do walki. I chyba jak najwięcej protection. 15%. Speed up na basicu. Chyba spoko. Patrzcie na datacronach. Critical damage stacking. Dodatkowy speed. Coś spadnie. No, mam nadzieję, że Malak sobie poradzi z nimi. Mimo tych datacronów. Okej. Szok na start. Bardzo się przyda. Może nawet tak. Bardziej się boję Haksa niż czerwonka. Dobra, na ciebie specjalnie to trzymałem. I po Haksie. Dobra. Nie ma Haksa, to generalnie jest tutaj już koniec walki dla nich.
Aksem byłoby trudniej jednak. Fizyk. Rain. Rusty Towns. Tak jest, na ciebie czekam. A. Rain. Dobra, będzie full banerów. Teraz trzeba było. Chociaż w sumie to bez znaczenia. Tak go zdrainuję za chwilę. Teraz defense up sobie zdjąłem. Przebije się przez prot. Drain. Do widzenia. I ciach. Easy. Easy, easy. Dobra. Dwa teamy zostały. Mirror Fina niestety nie mogę zagrać, bo mój Fin jest wolniejszy. Ale za to mogę próbować grać z Rejką jako liderką. Z tego co widziałem, ten team sobie w miarę nieźle radzi. Mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Armor, Health, Protection, chyba to będzie bardzo fajny. Tutaj obrony jak najwięcej będę potrzebować. Muszę pamiętać, żeby Dispel z Fina zrobić, żeby nie używać za wcześnie trzeciego skilla Rej. Miałem nie za wcześnie, więc trzeba dotrzymać słowa. Ładnie. Świetnie. Może być. No i dobrze, że przytrzymałem Ray trzeci skill. No, teraz muszę zaczekać trochę. Dobrze, że ma pan Days. Hit, Dispel, bo miałem Inspired razy 3, niestety dodge, ale nie zmienia to zbyt wiele. Walka na szczęście będzie wygrana. I o tyle, o to mi tylko chodziło. I że za pierwszym razem zostaje w takim razie ostatni team drugiej siostry i tutaj zagram Grievousem. Zobaczymy co z tego. Ci, którzy mi zostali. Chyba nie ma sensu Duku, lepsze są droidy. Ciekawe czy mam jeszcze jakiś revive. Nie. Nie mam już żadnego revive'a, szkoda, bo tu by się przydał. Ja niewiele mi pomaga. To jest takie spoko, ale... Nie mi się podoba. Styki mam kijowe. Trochę. No to może być odpierdek. Zobaczymy czy się uda. Zaczęli tam ładnie. Basic, żeby tu był target lock też. Może stun. Super. Dobra. Nie mam wyboru. Spell. Zik. Będzie speed up. Stun. Kurde. Pięknie. Tylko szkoda, że już ledwo żyje. Ajik, kochany. Dzisiaj zrobił przepiękną robotę, no. Szkoda. Spad. Tutaj. Super. Muszę dobić. Grievousem. No nic. Dobra. Wielki pojedynek. Grievous versus Stormtrooper. Separatyści kontra Empire. To wyjdzie z tej walki cało. Ja wyjdę z wielkimi stratami na pewno, ale cieszę się, że chociaż na raz, bo tam był Dotakron poziom 9 dla przypomnienia. Dobra. Dało się jakoś przejść składy. Teraz będzie bardzo interesująco ze statkami. Empire jest z nich najcięższe. Alto Empire mogę zagrać Negocjator. Analyzer Mirror i Empire 2. To chyba będzie najlepsze, co mogę wymyśleć. Bo muszę jeszcze sprawdzić dokładnie składy. Wtedy będzie wszystko wiadomo. Zacznijmy może od Fire.
Tutaj skład standardowy akurat działa najlepiej, chociaż różnie ludzie próbują. Ale Anakin z Umbaranem i z Y-Wingiem działają najlepiej. No do tego standard ty. I chyba nie będę brał ostatniego statku. Trzeba mi raczej. Dobra, i biorę się jak zwykle za Bombera. I kto wyruszy pierwszy? Umbaran. Hit. Nie użył speciala. O, jak mi przykro. Okej, okay, basic raczej, bo więcej obrażeń, troszkę. Basic, bo nie chcę jakby coś w niego zmisować. Dwa target locki chyba dużo. Aj, troszkę zabrakło. Byle nie Emperor. Dobra. To jeszcze mogę zaakceptować raczej. Dobra, musi być Plo Koon. Z niego tutaj nie da rady. Chyba tak. Ach, nie chciał spaść. Aha, Anakin zaraz spadnie. Tylko nie zbija Anakina. No, dzięki. Ach, zbili ostatecznie. O, Plo Koon też spadł. Chyba nie wygram tej walki, coś czuję. Coś cienko to wygląda. Nic, no, odkrytego jedynego będę atakować. Och, to dwa razy musi zaatakować. Teraz nikt nie jest i kolejny przylatuje. Oj! I podleczyli Vadera. No cóż, dobra. Co najlepiej zabrać? Chyba zrobię coś takiego. Patrz, no dobrze. O, ten też niestety. Ahsokę ładnie obijają. Plo Saver. Znaczy Plo Umbaran Saver. No ech, dobra, nie wygram tego. Kurde. A miało być 100%, że tutaj wygram. O, tam będzie Miz jeszcze na pilocie oczywiście. I ult, i nara. Ua. Nie, rozbili mnie ładnie, a tu sight nie był w ogóle. Och, nie wiem, czy mi się uda to dobić. A, chociaż no nie ma dwóch ciężkich statków, ale takiego... dostania w tyłka się nie spodziewałem. No dobra. Zagram tak. Empire niby tu ma 100%, ale coś to jest w ogóle GG, nie ma co ufać. Jest tak źle, że nie ma co. Oj, dobra. Zagram chyba bez sight. Wezmę sobie, znaczy dam go sobie po prostu. O, chociaż niby sight są statki tak dobre. Szkoda nie użyć, no. Raczej w takie coś. Tylko ciekawe, kto Hunted dostanie. Też czy to ma takie znaczenie? Chyba nie. No sight dostał, to chyba trochę słabo. Kurde, no i full w niego fokus. Prawie. Nie zapowiada walka. No jest pierwszy dodge. No raczej to. Mają za dużo buffów, a zdejmę im wszystkie. Wszystko w tego. No dobra, zresztą pisali, że chyba wszystko i tak rzucają w niego. Bo jest prawdopodobnie bug. Idą mocno w niego. Ale no dobra, udało się w miarę ogarnąć walkę na razie. Najważniejsze, że silencera nie ma. O, chyba mi wybuchnie. Sight. Wolę hit od Vadera. No tak, bo miał dużo tych staków. Dobra, nie będę tego czytał całego. Może zrobię po prostu tak.
Pilot spadł, Sight jeszcze żyje, ciekawe. Jeszcze żyjesz? Ale tyś twardy, ale dobra, przez tę ilość staków plus 10 health. Tutaj jest. Mogę się wyleczyć biorąc tego. No to wygląda na to, że za dużo statków zabrałem. Do tej walki. Łatwa walka, co tu dużo powiedzieć, 6-9. Dobra. Teraz tak. Zastanawiam się, gdzie Radusa rzucić. Czy grać Mirror? Czy na Empire? First Order tych przetnie raczej bezproblemowo. A Radusem tutaj nie wiem, czy... Ja chyba dam, dobra. Lecę Fanalizerem. Fanalizer ma tu dużą szansę, że wygra. Dzisiaj niestety dużo w top. Tak. Będzie ciężko to wszystko oznaczyć ładnie na czasu. Dużo to trwało. Zobaczymy też, czy to warte wszystko było zachodu. To wygrać. Chyba Hunted Falcona. Gra zaczyna lagować, trzeba będzie reset zrobić po tej walce. Stan ładny siat. No, żeby mi się gra nie zawiesiła, było dużo. Teraz w ogóle dźwięku nawet nie ma. Odstał z powrotem. Prawie. Ale niestety będzie teraz podleczenie. No cóż, wszyscy mają oczka. Taze ma tylko tank. Tam, no git. Tank przyleciał. Kurczę, cienko to wygląda. Niestety tamta ma dalej. Chcę z nich z oczka zdjąć. Czy lepiej zaatakować basiciem? Dobra, chcę z nich oczka raczej zdjąć. Okej. Mam duży hit. Gotowy. Zobaczmy, uda się wreszcie tego Falcona zdjąć, czy nie? Basic wystarczy. No, zdał mi stateczek. A, następnego pilota. Ciach, nie ma po. Może tak. Pro sierżant, standard. One big hit. Sierżant się schował. Dam sobie termiter, basic, bo nie ma target lock. Może być hunted. Dobra. I strzał duży. 6-8, okej. Okay. O, przeciwnik zaczął coś grać. 60 banerów zdobył. Kto zbił? Rey. 60 banerów, no to chyba Starkiller. Okej. No zobaczymy, jak mu pójdzie. Ale ma szansę wygrać, jak przejdzie przynajmniej te legendy, no i przejdzie statki. Na statkach bywa różnie, jak widać, na załączonym obrazku. O, dobra. Zagram w standardowym line-upie, nie to co mój przeciwnik przed chwilą. Ach, nie trafię. To może być sierżant. Zazwyczaj nie jest potrzeba więcej statków. Jak coś to sobie zostawię na resztę. Jakby się nie udało dobić. Zobaczmy. Czy tym razem się
to zbić. Blisko jest, żeby interceptora zdjąć. On się ukrył. Na szczęście go imperator nie podleczył. To big hit. Nie ma miss. Podleczmy się proszeńkę, a co? To bo od razu pilot spadnie, super. Bombeczki. I chyba jeszcze w tej chwili mam full banerów na wszystkich. 5-2, jak na dobitkę niezły wynik. Dobra, udało się dojechać do końca. 1943, jak na tak dużą ilość top, nie jest źle. Jak na tak dużą ilość top. No i ile? Policzmy, policzę sobie. Raz, dwa, to chyba trzeba by liczyć za trzy. Ojejciu. 4, 5. Tragedia. No, dół na szczęście cały, czyli 6 łącznie w top. No, ciężko było. Ciekawe, czy gościu da radę. No, ma szansę na pewno na wygraną. Za chwilę zobaczymy, co się uda zrobić. Uda. Czy mu się uda, czy nie. Szansę ma. 60 banerów. Przynajmniej za pierwszym razem udało mu się rejs bić. A jak będzie dalej? Patrzmy. Cóż, podsumowując, niestety nie tym razem. Przeciwnik po prostu zbił wszystko na jeden raz. Widać zresztą po wyniku. Więc nawet jakbym wszystko na ziemi zbił, to cóż, na statkach mi zwyczajnie prawdopodobnie by nie poszło. No cóż, trzeba wreszcie powiedzieć to wprawdzie w oczy. Lorda trzeba z obrony zabrać. Biją ludzie, go trają i kropka. W sumie Rejkę też, co by tu nie powiedzieć, bo Starkillerem w większości spada. No trzeba będzie się zastanowić na pewno na następnej Grand Arenie nad obroną, ale myślę, że Lord, koniec Lorda w obronie, bo nie ma to sensu, dopóki nie znerfią Trey, ale szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że tego nie zrobią, bo bardzo fajnie się właśnie Treją gra, ale poza Lordem też jest, gdzie ją użyć tak naprawdę. No nic, tym razem się nie udało, zobaczymy, czy zostanę w Kyber 1, czy jeszcze nie, bo jestem trochę nisko. Jeżeli chodzi o skill rating, może być tak, że w następnej walce będę w Kyber 2 już, ale i tak się mierzyłem, że w końcu będę, ponieważ no, co koniec sezonu zmniejszają skill rating, a nie resetują ratingu, nie wiadomo dlaczego, i będzie coraz mniej ludzi w Kyber 1 po prostu co sezon, ale jak to będzie, no cóż, nie mi się martwić. Różnica między Kyber 1 a Kyber 2 nie jest aż tak duża. A widać, że wszędzie ludzie dżaby mają, ja dżaby nie mam. Jeszcze kawał czasu brakuje mi, żeby go zdobyć. No, będzie to na pewno dużym utrudnieniem, ale mniejsza o to. To tyle dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, można spokojnie zadawać je w komentarzach. A tyle ode mnie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.